Nazywam się Anna Krzyżanowska, jestem inżynierem nadzoru w nadleśnictwie Nidzica. Witam Państwa na terenie naszego nadleśnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. W tej chwili jesteśmy na terenie rezerwatu źródła rzeki Łyny. Jest to jeden z naszych czterech rezerwatów, które u nas się znajdują. Ten jest chyba najładniejszy. Jest udostępniany do zwiedzania, także przejdziemy się ścieżką, którą normalnie można sobie przyjść, w każdej chwili pochodzić. Ponieważ, jak Państwo wiecie, rezerwaty generalnie są objęte zakazem wstępu, chyba że jest tam wyznaczona ścieżka. Więc tutaj można, po tej ścieżce można. Wjeżdżać tu nie wolno, parking jest ten przy asfalcie, tam należy zostawić samochody. Ewentualnie dla osób niepełnosprawnych tutaj na zakręcie był taki zielony placyk. Także osoby niepełnosprawne mogą dojechać do tego zielonego placyku i tutaj sobie pospacerować chociaż troszeczkę bliżej, żeby mogli podjechać. Rezerwat źródła rzeki Łyny to jest jeden z najstarszych rezerwatów. Powstał w 1959 roku, ma ponad 120 hektarów, także to jest duży rezerwat. Jest to rezerwat geomorfologiczny. I tutaj chronione jest takie zjawisko, które nazywa się wsteczna erozja źródliskowa. Zobaczycie to Państwo przy źródłach, także może ja nie będę tu za dużo gadać na ten temat, bo to ciężko opowiedzieć, trzeba to zobaczyć. Powiem tylko mniej więcej, na czym to polega. Ten rezerwat to jest taka jakby jedna, właściwie kilka takich dolin, z których wysączają się i odchodzące od nich takie jakby odnogi. To jest jar poprzecinany różnymi dolinami. I teraz tak, nie ma jednego źródła rzeki. To nie jest tak jak w górach, gdzieś tam idziemy, jest źródło jakiegoś potoku. To ten rezerwat nazywa się nie źródło rzeki Łyny, tylko źródła. Ponieważ ta rzeka bierze początek jakby wysączając się z mnóstwa, nie wiem, miliona różnych miejsc. I teraz tak, jest taki dosyć stromy jar, woda wysącza się i zabiera piasek i powstają osuwiska i jakby to źródlisko cofa się coraz bardziej, tak? I stąd to zjawisko wsteczna erozja źródliskowa. Zobaczycie Państwo tam przy samych źródłach, że niektóre drzewa są powywalane. One przedtem sobie rosły, ale właśnie przez to zjawisko cofania się tych źródeł niektóre drzewa, niektóre krzewy jakieś tam są powywalane. Rezerwat jest, jeśli chodzi o florystyczną i zwierzęcą stronę, jest też dosyć ciekawy, bo w tych wodach występują tutaj owady szczególnie, które prawdopodobnie są reliktami postglacjalnych okresów, czyli z tych okresów polodowcowych, i one na niżu nie występują. Występują w górskich gdzieś wodach. Także są tutaj takie organizmy. Jeśli chodzi o szatę roślinną, no to tak jak Państwo widzicie, drzewa, las, tak? Ten las to jest generalnie grunt. W niższych położeniach jest ols. No i jest tutaj bardzo ciekawy, bardzo rzadko występujący na niżu ols źródliskowy. W tych miejscach, gdzie właśnie te źródła, wysącza się woda, jest tam taka jakby bardziej uboga postać tego olsu. Nie będę może wchodziła w szczegóły. Może tak jak zobaczymy. Bo to myślę jest interesujące dla fitosocjologów. Państwa bardziej interesuje, jak to pięknie. Proszę? Fitosocjologów, jak powiedziałam? Ja to jestem socjologiem, nie widziałam fitosocjologów. Jest, nauka o zbiorowiskach roślinnych. Tak, fitosocjologia, tak. Także Państwa interesuje pewnie bardziej, jak tu jest pięknie, co tu można zobaczyć, jak tu się przechodzi i tak dalej. Także tak pokrótce, z jakiego powodu tutaj został utworzony rezerwat. I teraz tak, stoimy przy takim budynku, który w tej chwili wygląda szkaradnie, jest w ruinie. Nie chciałabym tutaj mówić na temat własności, bo my do końca pewnie tego nie wiemy. Są to pozostałości po młynie. Widzicie Państwo tutaj takie spiętrzenie wody. I ten staw powstał po to, żeby napędzać turbinę młyńską. I prawdopodobnie ten młyn powstał w 1387 roku. W dalszej części rezerwatu... Wiemy tylko, nie wiemy gdzie on jest. Polusz to jest, tak, to jest tam, gdzie spilśniano
filc, tak? Gdzie wytwarzano filc i też zamiast energii elektrycznej wykorzystywano energię wody, czyli białą energię. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani, to mogę pokazać, w którym to jest miejscu. No i w tej chwili wiadomo, pozostałości młyna, no jak wyglądają, tak wyglądają. Mamy nadzieję, że ktoś kiedyś, nie wiem, zagospodarzy, wynajmie, no bo w tej chwili to kluby nie przyłożą nic. Ale w takim razie to dosyć wstępu, zapraszam. A właśnie chciałam powiedzieć o tym, że tutaj ukrywał się Łupaszko. W tym młynie, tak? Tak. I tutaj chyba dosyć długo on przebył. Zimowali. Tak jest, zimowali. A może i skarb tutaj jest właśnie też może ukryty? Samsonowa, no. Być może byliście Państwo na cmentarzu. Szukamy go to byliście dzisiaj. Państwo na cmentarzu, być może, ale prawdopodobnie nikt go jeszcze nie znalazł, a więc wszystko to znalazł. Ale wiemy, że tu szukali. To jest butona kwotorowódka. Natomiast tutaj na południu te kompleksiki, to jest drugi obręb, obręb Kupica. Te kompleksiki leśne są bardziej rozrzucone. I ostatnia to jest ten Kupac. Tak, to na którym on był? 21? 21 sierpnia. No, tak. Będziemy... Ciąć, żeby nie spadło komuś, mówiąc wprost, na głowę i ono musi tu zostać. Czyli zostaje tutaj tak długo, dopóki się nie rozłoży. Już widać, że są tam nowe organizmy, są grzyby, owadziki. Także życie po życiu. No nieładnie się może rozkładać na ścieżce, ale ciężko było je wytoczyć dalej. A w koniuszance pierwszej to jeszcze te jest takie drzewo liściaste, które jeszcze gałązkami obejmuje sosnę. Ona jest troszeczkę leniwie płynie, tak? I to nie jest takie, że to jest jedno koryto. Tu jest w tym skutnym jeziorze. Idziemy dalej w kierunku źródli. No te łzyce tak płyną, to tak. Tak, idziemy dalej w kierunku. Ścina drzewa. Także widać wszystko, gdzie tam są te źródełka. Oj! Ten skrzewiały pobierze zabijcie. Profesora Romana Kobędzy, ponieważ profesor pierwszy opisał i zbadał te zjawiska erozji źródliskowej. Dlatego na jego cześć. Tak. A w którym roku, przepraszam, on to opisywał? W 59 został utworzony rezerwat, a on myślę, no musiał ze 2-3 lata prędzej. Jasne. Ale to z jego inicjatywy i z inicjatywy pani profesor ten rezerwat tutaj powstał. Zapraszam Państwa, tutaj jest... Proszę. Tutaj się zaczynało, no. Nie wiem, co więcej.
To jest.